Witam Cię serdecznie na kanale Kuba Siemaszko spod tych wysokich palm, a dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, czy da się żyć w Hiszpanii bez znajomości języka hiszpańskiego. I nie będę przeciągał, od razu odpowiem, oczywiście, że tak, oczywiście, że się da, natomiast bardziej chciałbym porozmawiać z Tobą na temat, co to jest za życie, tak? Miałem zobaczyć ostatnio historię. Idę sobie w drugim czy trzecim tygodniu mojego pobytu tutaj na miasto. Chciałem zobaczyć, jak tu ludzie imprezują. Wychodzę sobie na miasto, widzę grupę pięknych kobiet, widzę, że są Hiszpankami. No i co? Podchodzę do nich, natomiast nie mogłem nic więcej powiedzieć oprócz hola, como estás, qué tal? To jest takie podstawowe coś, nie? I tak naprawdę, no to widzisz, zmarszczyłem się trochę, zmarszczyłem czoło, dlatego że nie umiałem rozmawiać po tym języku. Do czego dążę? Puenta tego wszystkiego jest taka, że jeżeli chcesz tutaj się przeprowadzić na dłużej, chcesz zobaczyć, jak się tutaj żyje, potrafić sobie ogarnąć samemu sprawy w urzędzie, wynająć mieszkanie i tak dalej, nie płacić komuś, bo być może jesteś młodą osobą i masz więcej czasu aniżeli pieniędzy, bo z reguły tak jest, to naprawdę warto znać podstawy, chociaż podstawy, żeby sobie tutaj czy w sklepie, czy w restauracji, czy w jakimś urzędzie poradzić. Natomiast jeżeli przyjeżdżasz tutaj i jesteś na przykład trochę starszą osobą, która chciałaby tu w przyszłości kupić apartament i chce się tutaj rozejrzeć, przepraszam, to nie musisz tego hiszpańskiego znać, jeżeli nie chcesz. Tak naprawdę tu jest bardzo dużo turystów, bardzo dużo ludzi, z którymi możesz porozmawiać w języku angielskim, bardzo dużo Polaków, którzy załatwią te sprawy również za ciebie. Więc to zależy od Twoich celów i priorytetów. Jeżeli chcesz mieć fajny social life, jesteś młodą osobą, albo i nawet nie młodą osobą, a trochę starszą osobą, która też chce poznać tutaj ludzi i zacząć rozwijać swoje życie socjalne tutaj na miejscu, warto podstaw się nauczyć, chociaż zanim tu przyjedziesz, bo będzie Ci po prostu łatwiej. Zaoszczędzisz pieniądze, pozałatwiasz, co masz załatwić samodzielnie i od razu zaczniesz praktykować hiszpański na miejscu. Ponieważ jeżeli zaczniesz rozmawiać z ludźmi z Hiszpanii, w ich języku, to oni nie będą się z ciebie śmiali, tylko będą cię angażowali, poprawiali, tak wiesz, z uśmiechem na twarzy i ty będziesz wyłapywać nowe słówka, dzięki czemu przez taką codzienną praktykę będziesz się uczył tego języka coraz bardziej i bardziej. Wystarczy ci miesiąc, dwa, myślę, na aplikacji typu Duolingo czy Busu, z których ja osobiście korzystam i rekomenduję, zanim tutaj przyjedziesz, żeby nałapać takich podstaw i reszta należy do ciebie tutaj już, poprzez praktykę, tak? Widzisz, ja trochę też na tych aplikacjach posiedziałem wcześniej, natomiast no później nie siedziałem, ten język nie był używany, a wiadomo, że jak coś nie jest używane, no to zanika. No i widzisz, przyjechałem i się zmarszczyłem. Zmarszczyłem czoło, jak chciałem zagadać i tyle. I trochę mnie to nauczyło, teraz angielski już całkiem fajnie opanowałem i cisnę mocno z hiszpańskim, z tego względu, że naprawdę warto znać go tu na miejscu. Więc podsumowując to ten film, czy jest możliwe życie w Hiszpanii bez znajomości języka hiszpańskiego? Oczywiście, że jest możliwe, natomiast co to za życie, jeszcze raz pytam, co to za życie, jeśli jesteś młodą osobą, energiczną, ekstrawertyczną, potrzebujesz towarzystwa, no to chcesz wyjść na miasto, chcesz z kimś pogadać, chcesz zawierać nowe znajomości, tak? Więc warto, ale to jeszcze raz podkreślam, warto chociaż podstaw się nauczyć i tutaj praktykować i rozwijać ten swój hiszpański dalej na mieście, czy to w pracy, jeżeli przyjeżdżasz tutaj i chcesz też pracować dodatkowo, żeby zarabiać pieniążki i się z tego utrzymywać, fajna to jest opcja, praktyka zawsze będzie najlepsza, jeśli chodzi o rozwijanie tego języka. I tak naprawdę to jest tyle. Dzięki, że jesteś na tym kanale, jeśli treści, które tutaj wrzucam, publikuję, Ci się podobają, zostaw oczywiście kciuk do góry, subskrypcję, jeśli jeszcze tego nie robisz. I co? Do następnego odcinka. Cześć!